Siema, siema. Słuchajcie, ogólnie dzisiaj nagrywam film taki mega, co się jaram, wyczekiwany i w ogóle. Ten film zobaczycie po tym, jak powiedziałam Wam o piesku, pokazałam go i tak dalej, film z odbioru. Tak to już zaplanowałam, ale generalnie ja jak to nagrywam, pieska jeszcze nie mam, jeszcze no tydzień ponad, bo jeszcze wyjazd przede mną. Po prostu tak sobie to zaplanowałam, żebyście mieli niespodziankę, bo jakbym ten film wrzuciła wcześniej, to byście już tej niespodzianki nie mieli, a tamten macie niespodziankę w ogóle. Lampę musiałam ustawić jakoś z dupy wysoko, nawet się ona odbija za mną, przez to mi dziwnie jakoś zniekształca, mam wrażenie, to jest twarz, ale dobra, nieważne, nie o to chodzi. Ja Wam chcę tutaj pokazywać rzeczy, nie siebie i będzie to wyprawka dla szczeniaczka. Mogę się jaram, naprawdę się tak jaram takimi rzeczami. Trochę ma to vibe moich pierwszych filmów wyprawek dla królika, dla chomika. To są takie legendarne. I jeszcze miałam też film, gdzie robiłam wyprawkę dla szczeniaka. W sensie, no pokazywałam Wam haul. To był film, w którym, no ja przyznam szczerze, że popełniłam wiele błędów. Tam było dużo rzeczy, które nie powinny się w tej wyprawce znaleźć, bądź po prostu jakieś inne powinny zamian. Wiadomo, Wy też mi dużo pisaliście i tutaj jeżeli coś widzicie, że jest nie tak, bądź coś bym mogła zmienić, tak dalej, ja tutaj też Wasze jakieś wątpliwości, jak będę miała, to Wam będę je mówić. Wiem, że sporo z Was zna się na pewno wiele bardziej ode mnie w tych tematach, to po prostu czekam na Wasze rady. Ja jestem bardzo otwarta, jestem nowa w temacie, ale przez ostatnie tygodnie, może nawet miesiące, zdobywałam wiedzę jak najbardziej, staram się chłonąć dosłownie każdy wolny moment jakieś podcasty, filmiki, czytam i tak dalej i dowiaduję się po prostu, co jest najlepsze. Jednak mimo wszystko mogłam popełnić jakieś błędy, no bo nie mam jeszcze tego doświadczenia takiego, a tam w tamtym filmie poprzednim, jak robiłam wyprawkę, miałam też mniej czasu, było to takie bardziej wszystko spontaniczne i coś się starałam czytać, dowiadywać, ale bardziej w opiniach sklepów, gdzie to było po prostu no bezsensowne. A tutaj już mam nadzieję, że no będzie po prostu lepiej. Jeszcze tylko powiem na wstępie, że to jest wyprawka dla pieska pudelka. To i miniatura, zobaczymy też na jakiego jeszcze wyrośnie, bo to różnie bywa, wiadomo, z tego samego miotu mogą wyrosnąć różne szczeniaki. Ale tak Wam mówię, żebyście sobie zobrazowali po prostu wielkość, no bo dla każdego psa troszeczkę inaczej ta wyprawka będzie wyglądała. Jeszcze jedna rzecz. Pani z hodowli ma dać jakąś wyprawkę. Nawet wiem, że tam będą jakieś rzeczy, będę też Wam o tym mówić. Jednak mimo wszystko stwierdziłam, że zrobię tą wyprawkę tak od zera. No, po pierwsze, bo mnie to jara, a po drugie chcę mieć pewność, bo wiecie, no może być też tak, że na przykład jednak czegoś tam pani nie da, albo no nie wiem, ja już jakieś scenariusze chore szykuję w głowie, pewnie tak nie będzie, ale ja sobie oczywiście wmawiam. A poza tym, no co szkodzi na przykład mieć tam jakieś dodatkowe legowisko, które pewnie i tak szczeniak rozwali, czy się na pewno przyda, więc myślę, że luz z tym. Postaram się Wam mówić, skąd kupiłam, a i co do cen, to nie wiem, może Wam będę pojedyncze rzeczy mówić, ale no na pewno wszystkiego nie pamiętam. Plus będę chciała zrobić podsumowanie, ale jeszcze tego nie zrobiłam, więc ja Wam może na przykład napiszę na końcu filmu, żebyście teraz mogli sobie zgadywać, żebyście się zastanawiali i szacowali, ile mi wyszło łącznie za tą wyprawkę. Nie uważam, że mi wyszło mi jakoś dużo bardzo, bo ja starałam się też to robić w miarę oszczędnie, nie żeby wiecie, jak najdroższe specjalnie rzeczy kupować, tylko takie, żeby były dobre, ale też w przystępnych cenach, no bo wiadomo też, że nie wiem, czy wszystko mi się sprawdzi, też szczeniak będzie rósł, też może rozwalić jakieś rzeczy, wiecie, sam zakup sam moje konto bardzo wyczyścił, plus jeszcze te takie rzeczy, które nie muszą być na start, a przydadzą się później, no to będę dokupywała później. Teraz chcę mieć takie, żeby były właśnie takie na start. Natomiast ja jestem ciekawa, ile mi wyszło za całą wyprawkę, nie liczyłam tego jeszcze, więc właśnie pod koniec filmu Wam to wrzucę. No mówię, myślę, że nie będzie jakaś wielka kwota, ale zobaczymy, przekonamy się, muszę to wszystko podsumować. Ale dobra, już przedłużyłam oczywiście, będzie to pewnie długi film, ale no trudno, trudno, ja się serio tym jaram. To będzie dla mnie ogromna pamiątka, i jeszcze na dodatek też może jakaś inspiracja dla innych, czy coś, zobaczymy. W każdym razie pierwsza rzecz to legowisko, takie właśnie chciałam takie legowisko, żeby ono było takie milusie, mięciusie w środku, żeby było też takie ładne, schludne dosyć i to jest Allegro i powiem Wam, że myślałam, że będzie większe, bo ja wzięłam na pewno w ogóle cycki mi tak, dobra, no nieważne. Na pewno wzięłam nie najmniejsze, wzięłam chyba drugie od dołu albo jeszcze nawet trzecie, bo tam były różne rozmiary i myślałam, że będzie większy, ale powiem tak, na start będzie na pewno idealne, ogólnie on dostanie jakieś tam legowisko, się bardziej taką matę legowisko, też się przyda, ale wiecie, to się do wszystkiego przyda, więc pomyślałam, że i tak kupię. Niestety poducha nie jest wyciągana, więc mówię, to też nie było jakieś mega drogie, więc nie oczekuję, że będzie świetne, zwłaszcza, że to jest pierwsze legowisko, nikt nie poleca kupować pierwszych super legowisk, bo to jest szczeniak, który może wszystko z tym zrobić. Nie ma co. Jest szare, więc będzie mi tutaj ładnie pasowało do pokoju. No mówię, przede wszystkim przytulne i to najważniejsze. No niestety ta poducha nie jest wyciągana, no ale trudno, no czego się spodziewać. Pewnie będzie nawet za małe po jakimś czasie, tak mi się wydaje, zobaczymy. Albo takie na styk.
ale myślę, że może być za małe, więc i tak pewnie będzie do wymiany. Ale jak na razie myślę, że się będzie super sprawdzać. Też mam kilka rzeczy takich, których nie kupowałam, bo mam je po królikach, czy wzięłam od naszego pieska. No jakieś tam, wiecie, takie czy z pokoju rzeczy, które po prostu mogą się przydać, to Wam też pokażę, bo jednak jest to część wyprawki, niekoniecznie kupiona teraz, ale no jednak się przyda. Tu mam kocyk, który właśnie uprałam. Po królikach on, no dziwo, nie ma nawet żadnej dziury, a króliki mi robiły we wszystkich kocach dziury, więc on jest czyściutki, uprany. Różowy co prawda to będzie chłopiec, no ale trudno. Moje króliki, chłopcy lubiły kolor różowy, wiecie, prawdziwi chłopcy nie boją się koloru różowego, bo jest tutaj dużo różowych rzeczy, będzie dla pieska to nie ma znaczenia, trudno. Więc ten kocyk będzie, jeszcze kupiłam jeden kocyk, ale to zaraz Wam pokażę, dostanie też kocyk z hodowli, ale kocyków nigdy za wiele, więc czy to do legowiska, czy gdziekolwiek indziej przyda się na pewno. Kurczę, nie wiem od czego zacząć, ogólnie powiem Wam tak, że ja tutaj mam taką całą szufladę w komodzie, zagospodarowałam na te rzeczy, a one i tak się nie mieszczą i stawiam, że jedna szuflada po prostu na to nie wystarczy. Nie wiem, będę musiała pewnie zagospodarować drugą, albo, bo miałam kupić jakiś taki kosz, wiecie, na zabawki, czy na rzeczy właśnie, na kocyki, na takie rzeczy, ale po prostu, no finalnie tego nie zrobiłam, bo pomyślałam, że i tak one będą wszystkie rozwalone po pokoju, nie ma to sensu, po domu, po pokoju, wiecie, nie ma to po prostu sensu, ale nie wiem sama jak to zrobić, jak z tym przechowywaniem, może te mniej użyteczne rzeczy schowam gdzieś po prostu tam dalej do szuflady, nie takiej pod ręką, no zobaczymy jak to zrobię. Dobra, biorę randomowe rzeczy, które po prostu mam, ja długo robiłam te wszystkie zakupy, tu w jednym sklepie, tu w drugim, tu w trzecim, tu zamawiałam, jakieś, nie wiem, 10 zamówień robiłam, naprawdę bardzo dużo. To jest taka puszeczka zwykła, było dużo szklanych, ceramicznych, no ale ja stwierdziłam, że nie ma to sensu. Ona jest taka zwykła, lekka puszka, słuchajcie, to jest z Pepco, kosztowało dyszkę, fajnie się zamyka, w sensie, że wiecie, zamyka się solidnie i to nie wypadnie. Chodzi mi o to, żeby tu przechowywać karmę, ale na przykład na wyjazdy, bądź po prostu ja pewnie będę miała, jak już będę kupowała duże wory karmy, zaraz Wam pokażę, jaką ogólnie kupiłam karmę i to nie jest duża paczka, bo nie wiem, czy polubi, ale tu będę sobie odsypywała na przykład karmę, żeby mieć w pokoju. Na dole, tam gdzie jest trzymana karma Jolinki, no to tam będę też trzymała ten duży wór, a tu sobie po prostu będę odsypywała, żeby mieć w pokoju. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Po prostu wydaje mi się, że to jest przydatne, zwłaszcza na ten pierwszy okres trzenięcy, gdzie on pewnie będzie głównie przebywał u mnie w pokoju. No bo wiadomo, cały dom będzie poznawał z czasem. I żeby mieć to pod ręką, żeby go nawet karmić tutaj na początku. Też nie wiadomo, jak wiecie, z polubieniem się psów, tego się najbardziej boję. Więc na początku może będziemy tak robić. Tutaj w ogóle zgarnęłam jeszcze z zoologa jakieś takie dwa pojemniki na właśnie jakby przewidziane na odmierzanie karm z danych firm. Ja co prawda z tych firm nie mam karmy, ale jeżeli to się będzie zgadzało, to będę tego używała, bo jest to fajna miarka, albo po prostu będę to zapominać. Zobaczymy. Może od razu Wam pokażę karmę, jak już mowa o tej karmie. Ogólnie ja robiłam ogromny research na temat karm. Starałam się wybrać najlepszą, ale jednocześnie wiadomo, żeby później jak już będzie jadł ją na co dzień, żeby też nie zbankrutować na tym, chociaż no i tak wybrałam, wydaje mi się, że nie najtańszą karmę, dosyć drogą. Ale pudle ogólnie no mają tak, że często wybrzydzają. Więc nie nastawiam się, że będzie do końca tą karmę. Może być tak, że będę ją musiała zmienić. Mam jeszcze 3-4 pozycje, które mogę przetestować, które również są fajne. I ogólnie słyszałam, że dla pudli poleca się jagnięcinę. Natomiast tutaj wzięłam karmę Akana, która jest również bardzo polecana. Jest to no, topowa, jedna z topowych karm. A ona jest z kurczakiem, więc tutaj jest taki trochę mój dylemat. Ale no wydaje mi się, że patrząc też po opiniach, po składzie, że i tak jest to dobra karma. Jeżeli będzie go uczulać, to oczywiście ją zmienię, jeżeli nie będzie jadł, to również ją zmienię. Ja zdecydowałam się na karmę suchą, ale to wiadomo na początek. No oczywiście jak będzie trzeba, to przejdziemy na mokrą, bo ja to bym chętnie mieszała, ale wiem, że nie powinno się tego robić, jak z tego co odczytałam. Na przykład no, moja mama dla naszego psa miesza te karmy. Ja no, z tego co teraz czytałam, no to właśnie nie za bardzo tak się powinno robić, więc tego raczej nie będę robić. Natomiast jeśli chodzi o dawanie od razu samej mokrej, no to później może być ciężko przejść na suchą, jeżeli by się chciało, bo pies po prostu jej nie będzie chciał jeść. Więc jak na razie mamy Akanę. To jest dla szczeniaczków małych ras. I ona jest też fajna, w ogóle co mnie zachęciło, że ma tutaj jajka z kur, od kur z wolnego wybiegu. No kurde, taki mały śmieszczegół, a jednak no coś ważnego. Jakby nie patrzeć też jak w sklepach, no przecież wybieram, to zawsze biorę te jajka z wolnego wybiegu. Więc fajnie. Mam malutkie granulki z tego, co mogę poczuć. Jest to mała paczka, była droga. Nie pamiętam już ile, ale dosyć droga. No ale te większe, jak się kupi już taki wielki wórek, będę przekonana, że będzie jadł, no to wychodzi to trochę taniej za kilogram, więc spoko. Mam trochę przysmaków. Miałam to ograniczyć, a jednak tego nie zrobiłam. No ale już Wam pokazuję. Też czytałam, które są najlepsze. Wydaje mi się, że większość jest rzeczywiście tych no takich dobrych.
dobrych. Wiecie, też tutaj trzeba przychillować, to są jednak przysmaki, tego się nie daje dużo, tego się daje troszeczkę jeszcze dla maluszka, to pewnie będę tu łamała. No ale i tak wiadomo, że się starałam brać jak najlepsze. Z tego Carni Love słyszałam, że są bardzo dobre, dlatego je właśnie pobrałam. No i tutaj mam bardzo różne, z kaczką, z rybami mam, z różnymi mięsami. Czekajcie, pokażę Wam po prostu tak pokrótce. Niektóre z nich widzę, że są miękkie. Czekajcie, gdzieś tutaj to było napisane, no nie widzę. Generalnie czuję to, że są takie bardziej półwilgotne. Na tym mi zależało, bo to będzie mała rasa i szczeniak. To może być mi ciężko po prostu pogryźć, więc brałam takie, a najwyżej te takie suche i twardsze bym później mu po prostu otworzyła, jak troszkę dorośnie. No ale to takie. Takie, o i tutaj już widzimy, że one są, w sensie czujemy, ja to czuję, że są większe i twardsze, więc je pewnie otworzę później. Wiecie, jeżeli coś on nie będzie jadł, nie będzie smakowało, będzie dla niego za duże i tak dalej, dam dla naszego psa dużego, który pochłonie to od razu, więc z tym nie będzie problemu, nic się nie zmarnuje. Tutaj kolejne, również takie suche i twarde, no ale trudno, pobrałam już po prostu więcej, tego nie mogłam się powstrzymać. Tutaj takie malutkie rybki. Widziałam też gdzieś na grupach na Facebooku, ogólnie to było też moje takie źródło wiedzy, opinii i tak dalej, że to są naprawdę malutkie przysmaki i więc one myślę, że będą dobre, tylko oby mu smakowały. Jeszcze z Brita słyszałam, że z tej serii również są fajne, więc też się pokusiłam. To są takie, co prawda tu jest, że dla dorosłych piesków, ale no to i tak one są miękkie, i tak można je połamać, więc myślę, że się jako przysmaki mogą sprawdzić, jak nie, to rzeczywiście otworzę mu je później. I tutaj jeszcze takie, nie wiem, niby jakieś dentystyczne, no zobaczymy, ale też słyszałam, że są polecane. No spoko, no mam nadzieję, że będą ok. I tutaj mam jeszcze takie przysmaki. Słyszałam, że z tej firmy również są fajne, tylko że słuchajcie, ja to kupiłam, ja to zamawiałam. I jak ja to teraz wyczułam, to są takie ogromne, są jakieś takie, jakieś takie kawały i to nawet nie jest jakieś miękkie, więc ja czuję, że to może pójść dla naszego dużego psa, dla Jolinki. Będzie ona mogła to pewnie jeść, i zwłaszcza, że to nie jest chyba szczeniakowe, no ale po prostu takie, nie wiem, takie mi tutaj gdzieś mignęło, więc wzięłam, ale rozpędziłam się, jak widać. Najwyżej chyba, że mu będzie odpowiadać, wiecie, jako taki gryzak. No ale to zobaczymy. Najwyżej Jolinka przygarnie. Ja mam jeszcze jakieś przysmaki, nie widzę tu jak na razie. Mogły mi się gdzieś jeszcze zagubić, ale no i tak myślę, że jak na razie tyle wystarczy. Tutaj mam w ogóle dwie, słuchajcie, takie dwie takie tacki z mokrą karmą i generalnie ja tak jak Wam mówiłam, nie chcę dawać mokrej karmy, no chyba, że nie wiem, no na początek, zależy jak on tam też w tej hodowli będzie jadł. Generalnie no on dostanie z hodowli karmę, którą jadł do tej pory, więc ja mu będę musiała go przestawić powoli na tą akanę, no ale to jest oczywiste. W każdym razie to wzięłam, wiecie po co? Po to, żeby mieć darmową wysyłkę przy którymś zamówień, nie pamiętam, który dokładnie, ale to chyba był jakiś sprzedawca na Allegro, żeby mieć do Smarta. Więc ja musiałam, w ogóle czy mnie nie prześwietla? No trochę mnie chyba prześwietlała, a teraz to już i tak już tyle czasu minęło, że tam trudno, ale no generalnie wzięłam takie coś po to, żeby po prostu mieć tą darmową wysyłkę. Musiałam dobrać dwa. I no co, to jest dobra firma, też z tej firmy widziałam, że karma jest taka fajna, sucha, bardzo polecana, więc jeżeli na przykład tej akany nie będzie lubił, no czym będzie miał alergię po niej, no to będę dawała może właśnie z tej firmy Raw Paleo, albo ewentualnie tam widziałam jeszcze nie pamiętam dokładnie, ale jeszcze dwie jakieś mi tam mignęły, takie spoko, które rzeczywiście mają fajne składy, więc nie wiem co z tym zrobić, czy to jako jakiś przysmak, czy co, no bo to jest fajna rzecz, mimo wszystko dobra składowo, więc nie jest do wyrzucenia. Możecie mi podpowiedzieć co zrobić, żeby tutaj tej diety nie zaburzać, a jednocześnie żeby no to wykorzystać, bo jest dobre. Nie będę leciała mocno kategoriami, ale no tak się postaram w miarę zwięźle, więc jeśli chodzi o mycie zębów, no ja zdecydowałam się, że będę pieskowi myła te zęby, no bo jest to ważna rzecz w higienie, chcę uczyć go tego od początku, bo wiecie, to, że ja sobie stwierdzę, że po 2 miesiącach zacznę mieć te zęby, no to okej, tylko będzie o wiele ciężej, no bo on nie będzie tego przyzwyczajony. A jeżeli go od początku przyzwyczaję, no to myślę, że będzie spoko. No i dużo też czytałam na temat past zębów, które są dobre, ale no, oczywiście też było wiele opcji i ja no już też miałam taki mętlik, tak długo szukałam po nocach tej pasty, którą, no i ostatecznie wybrałam taką.
Petosan, firma coś takiego. I ja w ogóle tego ziomka, który stworzył chyba tą pastę, oglądałam kiedyś na Animal Planet. Takie mi trochę wspomnienia wróciły. No jest to taka dosyć mała tubka, w sensie taka normalna, była dosyć droga. No ale to czego się spodziewać? Podobno w ogóle też dobra w smaku. Nie wiem, czy to jakaś wątróbka, czy coś, więc trochę obrzydliwe to może być, no ale dla psa dobre. Więc no oby mu zasmakowała i dobrze mu się kojarzyła. Podobno właśnie fajna. No były jeszcze takie jakieś tam inne polecane, ale ta też tak wiecie, stosunkowo ile mililitrów do ceny i do jakości, ta wyglądała spoko. I tu szczoteczkę. I ja ogólnie myślałam, że ta szczoteczka będzie mniejsza, a ona jest duża i obawiam się, że dla takiego małego pieska to mu to całą gębę zajmie, na przykład ta końcówka. Ta jest no mała, to jeszcze spoko, więc chyba będę korzystała z tej, albo po prostu kupię szczoteczkę taką dla dzieci w rozmanie, bo wiecie, tu chodzi o to, żeby ona po prostu miała miękkie włosie, więc równie dobrze mogę to kupić w rozmanie, ale akurat tutaj też ten sprzedawca miał to i to, więc od razu wzięłam razem i no trochę dzicz. Jest ogromna, to dla jakiegoś owczarka w sumie mogłaby być. Tutaj jeszcze jeśli chodzi o pielęgnację, to mam grzebień, bo ja słyszałam, że dla pudli no to właśnie dobrze jest, żeby był grzebień i dodatkowo szczotka pudlówka. No i ja stwierdziłam, że dobry byłby właśnie taki grzebień, który ma, no właśnie kurde nie wiem, czy nie za szeroki jest ten rozstaw. No oby nie, mam nadzieję, że nie, ale no grzebień to jest taka właśnie podstawa, chyba ta pudlówka bardziej do kołtunów, nie wiem, ale to wyjdzie w praniu, wyjdzie mi tutaj praktyka jak to robić. Chciałam na początku kupić taki grzebień, który właśnie jest taki metalowy i ma po jednej stronie gęstsze, te, a po drugiej rzadsze, wiecie o co chodzi, szersze. No i taki byłby najlepszy, najbardziej uniwersalny, ale wzięłam ten, nie wiem w sumie czemu, ja słuchajcie, robiłam zamówienia po nocach, ja już chyba nie miałam dokładnie mózgu, ale no oby był dobry, oby ten rozstaw był, tych ząbków był dobry, odpowiedni. I tutaj mam szczotkę, ogólnie on też niby dostanie szczotkę z hodowli, ale ja no musiałam kupić i tak. I to jest, też zrobiłam research na temat szczotek, pudlówek i to jest z firmy Showtech, tak? I ogólnie rozmiar to jest small, jest jeszcze XS, ale no wzięłam S-kę, są też większe, wydaje mi się, że będzie idealna wielkość. No na pewno będzie dobra i rzeczywiście jak na to, że ma tutaj takie druciki, no to jest dosyć miękka, więc fajnie, bo jak dla królików widziałam takie szczotki, to one były zawsze twarde i nie lubiłam ich tym czesać, jak już to tylko rozczesywać, nie przy samej skórze. No więc fajne, w sumie może te dla królików też by się nadały, ale no właśnie wydaje mi się, że mogłyby być za twarde. I słyszałam, że ludzie testowali tyle tych szczotek, wiecie, kupowali jedne, drugie i tak dalej, że stwierdziłam, że mimo to, że ta pani da z hodowli, no to ja i tak kupię, bo zapewne no nie ominąłby mnie zakup, żeby potestować jeszcze różne inne, która się sprawdza najlepiej. Jeszcze co do pielęgnacji sierści, no to mam tutaj taki zestaw. Odżywki, szampon. Ogólnie również bardzo dużo było różnych, wiecie, takich, że żeby kupować takie groomerskie i w ogóle, tylko jak ja widziałam, że to była jakaś taka pojemność, jakieś chore pieniądze, to ja stwierdziłam, że ja wolę kupić na start coś, co również jest polecane, ale jest takie no, bardziej przystępne, zarówno wielkościowo, jak i cenowo. I to są z Botanika, więc to, no to jest jakaś seria, właśnie nie wiem, czy ta firma też ma dla ludzi, tak mi się coś kojarzy, ale ona, to jest seria dla psów, więc nie wiem, może tworzą i dla ludzi, i dla psów, czekajcie, pokażę wam. I tak, mi to szczerze na zapachu nie zależy, chociaż wiem, że te pachną ładnie, bo już troszeczkę sobie podpatrzyłam, jeszcze ja bym mogła tym te kudły umyć, serio. I też słyszałam właśnie opinię. Mi na tym nie zależy, bo ja wiem, że zapachy, które nam się podobają, psy drażnią. A to, że nam pies będzie ładnie pachniał, no to po co? To dla niego ma być dobrze. Wiadomo oczywiście, żeby nie walił gównem, no ale żeby tak przystępnie, no nie? No i tak, tutaj mamy szampon. On jest w ogóle, o to jest oszukane. Ten szampon jest bardziej wypchany niż ta odżywka. Żałosne to jest trochę. No, ale szampon to jest w ogóle dla szczeniaków, chyba, coś takiego. Tutaj mamy odżywkę. Jezu, jak to prześwietla! I tutaj mamy, co bardzo ważne też przy pudelkach, spray do rozczesywania. No czyli wiecie, ja nie wiem dokładnie, właśnie będę musiała sobie wyrobić tą technikę mycia, że najpierw użyjemy szampon, później tą odżywkę spłukujemy i później chyba trochę suszymy i psikamy tym i później dosuszamy. Coś takiego słyszałam, ale będę musiała, wiecie, to możecie mi napisać w komentarzach, ja jeszcze i tak będę o tym na pewno czytała. No ale to nawet przy codziennym rozczesywaniu też się podobno fajnie sprawdza, żeby mieć taki spray. Tu mam jakąś zabawkę, akurat ona jest z Zooplusa z firmy Trixie, to jest jakaś taka piłka na sznurku. No, duża, twarda, stawiam, że będzie mu ciężko, ale jako taka, nie wiem, do pogonienia czy coś może ok, a jak nie, to będzie dla Joliny, no bo wiadomo, że jest duża. Tutaj również mam taką zabawkę, taki ring, to akurat żulowa ciocia, no postanowiła sprezentować, więc fajnie, urocze. Też takie różowe, wiecie, no mówię, to jest chłopiec, ale on ma dużo różowych rzeczy i myślę, że mu się i tak będą podobać. Jest to co prawda też takie spore i nie jest jakieś bardzo twarde, ale takie trochę twarde, więc myślę, że na początku może być mu ciężko, a może się zaskoczy, może będzie miał dużą gębę w sumie i może będzie sobie
sobie to łapał. Zobaczymy, a jak nie, to po prostu dorośnie do tego. Ja ogólnie, słuchajcie, postanowiłam, że na zabawkach to jest jedna rzecz, na której oszczędzę. Po prostu nie będę ich kupowała za dużo, bo pani ma dać z hodowli. Zobaczymy, ile ona da, jakie da te zabawki i jakie mu się będą podobać. I po prostu później najwyżej dokupię, bo to jest fajne do kupowania tych zabawek jarające. Wszędzie to można kupić, one są wszędzie. Więc pomyślałam, że po prostu nie będę przesadzała jak na razie z tymi zabawkami, a kupię te takie rzeczy, których nie da się za bardzo stacjonarnie i są taką, wiecie, podstawą. Zabawki to łatwo zorganizować dla psa, zwłaszcza, że mamy jeszcze drugiego, więc tam na pewno jakieś zabawki się znajdą. Ale takie kilka na start, wiadomo, kupiłam, bądź właśnie dostałam. To jest od Hanki, czyli od drugiej cioci, od mojej drugiej siostry. I to jest takie w ogóle ciekawe, nie widziałam takich zabawek, jakby taka twarda, nie wiem, taka twardsza guma, w sumie tu nie jest taka twarda, tu bardziej. I to słyszałam, że jest chłodzące, że to się chłodzi, na przykład w zamrażalce i później pies może to sobie gryźć. I to jest, wydaje mi się, że będzie fajne na wymianę ząbków, wiecie, o co chodzi, bo pieska będą bardzo spędzić na początku, te dziąsła i w ogóle, więc ja myślę, że to może sprawiać mu ulgę, zobaczymy, czy się sprawdzi, a jak nie, to po prostu jako taki zwykły gryzak, też myślę, że fajnie. Tutaj mamy jeszcze taką zabawkę, którą ja kupiłam, no miałam nie kupić, ale no taka jedna, to stwierdziłam, że to jest taka sensoryczna, wiecie, tak jak dla bachorów na TikToku te mamy, robią te różne zabawki sensoryczne, to ja tak dla właśnie psa. I po prostu pomyślałam, że chodzi o to, że nie chciałabym, żeby on, wiecie, ja bym się go chciała przyzwyczaić do wszystkiego, żeby on się niczego nie bał później i tak dalej. No i ona wydaje taki dźwięk. I jak on na początku to złapie, to pewnie trochę się wystraszy, a później się przyzwyczai, no i nie będzie się już bał takich rzeczy. No wiadomo, o co chodzi, no nie? No trzeba uczyć go różnych właśnie bodźców i tak dalej. Więc myślę, że spoko. Ona ma też piszczałkę. Piszczałki słyszałam zwolenników i przeciwników, jeśli chodzi o zabawki psie, więc ja tutaj, no nie w każdej i nie jestem, nie wiem w sumie, jak mam się na to zapatrywać, możecie mi napisać w komentarzach. No ale ona ma tą piszczałkę. Piszczałkę też zawsze można wyjąć, to nie jest akurat trudne. Więc ona jest taka i to jest taki słodki ananasik. Ja ją kupiłam chyba w Action, nie była jakaś droga. Tu w ogóle znalazłam, bo miałam w tej szufladzie też taką środkę po królikach, widzicie. Jedną to w ogóle wywaliłam od razu, a ta jest z tych miękkich. Więc ona, może ją zostawię, zobaczymy, wątpię, że ją będę używać, jeżeli mam tamtą. Ale zostawiłam, jak na razie nie wyrzucam, wyrzucę, jak stwierdzę, że jest totalnie bezużyteczna. Też może troszkę sobie jakichś kołtunów, nie wiem, ale no, zobaczymy. Tutaj również po królikach mam jeszcze jakiś taki spray, który po prostu jest ok dla zwierząt do czyszczenia, wiecie, i neutralizuje. Tutaj mam też takie właśnie do neutralizowania zapachów. Preparat do zabrudzenia zwierzęcych. Chodzi o to, że jak się zesika na podłogę, żeby później, żeby to zneutralizować, żeby już nie czuł tego zapachu i żeby nie sikał tam ponownie. Wiadomo, o co chodzi, no i na pewno na początku będą to potrzebne rzeczy, tylko tutaj niestety jest zepsuta pompka. Ja nie wiem, o co chodzi, czemu tak jest, ale po prostu postanowiłam, że wykorzystam to jako pierwsze i tu przeleję to i będzie też ok. Szczerze nie pamiętam, skąd to w ogóle mam, czy ja to mam może z jakiejś współpracy dostałam, czy coś. To tak samo, no ale mam to po prostu od jakiegoś czasu przy królikach. No przydawało mi się, to już jest prawie końcówka, ale też bez przesady. Przy szczeniaku myślę, że zużycie będzie bardzo duże. Tu mam jeszcze taki materacyk, również po królikach. On jest mega uroczy i pamiętam, że ktoś mi też go właśnie zrobił. No i skorzystałam z niego. Wyprałam go i on ma po jednej stronie takie urocze kropeczki, a po drugiej jest taki miły. Ono troszeczkę jest tutaj podziurawione, ale tam bez przesady. I on, myślę, że możemy się sprawdzić na przykład do tego domku. Generalnie, słuchajcie, to również jest po królikach. Ja to dzisiaj myłam, więc jest jeszcze trochę mokre. Coś to już drugi raz myłam, bo oczywiście myłam wcześniej, wstawiłam to na strich, ale stwierdziłam, że jak tam trochę leżało, to to umyję na pewno. I on ma tutaj taką norkę. Jest, słuchajcie, nie jest jakiś wielki. On nie ma jakoś bardzo dużo miejsca w środku, ale pomyślałam, że na początek się może dobrze sprawdzić. Ja oczywiście tam sadzę, czy to kocyk, czy właśnie ten materacyk, to i to, zobaczymy. No coś tam powpycham, żeby miał przytulnie. Nie będzie to jego główne legowisko, bo główne legowisko ma tutaj to, co wam pokazywałam wcześniej. Ale jako taka norka może być spoko, bo z doświadczenia i ze słyszenia wiem, że małe pieski, szczeniaki lubią się, wiecie, lubią mieć tak przytulnie, schować się właśnie, żeby mieć jakiś daszek nad sobą. Nawet nasza Julinka, jak była malutka, była szczeniaczkiem, chowała się w takiej właśnie budce i ona na początku do niej cała wchodziła, później tak urosła, że spała już na niej i później to już jej się nawet głowa tam nie mieściła i teraz też tak jest, więc wiadomo, ale na początek się to może przydać, później pewnie on będzie za duży, bo nawet Jezu, bo nawet samo wejście będzie pewnie już dla niego za małe, to się może wydaje większe, ale w rzeczywistości nie jest jakieś wielkie, ale jest ładne, mam też fajne z tym wspomnienia i myślę, że możemy na początek wykorzystać, czemu nie? Jeśli chodzi o higienę, to na początek przy szczeniaku są bardzo ważne tematy, wiadomo, do sikania, podkłady higieniczne. Będę uczyć, żeby on po prostu tutaj na to się załatwiał, wiadomo, może już będzie nauczony z hodowli, no mam nadzieję, ale pewnie i tak nowe miejsce to trzeba będzie tak jakby trochę od nowa, no bo na początku będzie miał ten okres kwarantanny, gdzie nie będzie mógł się załatwiać na zewnątrz, oczywiście ja będę go i tak socjalizować, ale w takich, wiecie, bezpiecznych warunkach, żeby nie chodził tam, gdzie wszystkie pieski się załatwiają i w ogóle, więc tutaj mam 30 sztuk.
sztuk, taką paczkę ja je w Dilzie kupowałam. Stawiam, że no jeszcze tutaj mam troszeczkę, po jakimś tam króliku jak brałam do siebie, to też kupiłam i jeszcze mi tutaj kilka zostało. Stawiam, że to i tak zejdzie szybko, że będę musiała dokupić nowe, ale to jest coś tak łatwo dostępnego, że pomyślałam, że jak na razie nie będę, bo też nie wydostanę z hodowli, więc zobaczymy po prostu ile dostanę i tak dalej. No wiecie, nie ma co przesadzać jak na razie. Jeśli chodzi jeszcze o takie właśnie rzeczy higienne i w ogóle, to mam tutaj chusteczki higieniczne. To są takie specjalne dla piesków. Te właśnie również kupiłam w Dilzie. W ogóle ja nie, w sumie coś tam słyszałam o istnieniu tego, ale nie widziałam ich na żywo nigdy. I zobaczyłam, mówię, o Boże, jakie urocze, muszę je mieć. I zobaczcie, jakie są ładne, takie różowe. No w sensie to, że tam opakowanie to wywalone. Fajne, że mają to opakowanie, że z takim tutaj plastikiem, a nie naklejane, bo to się tak to wysusza od razu, więc takie opakowanie jest fajne. I chodzi o to, że wiecie, to będzie puchaty piesek. No na początku może mieć też problem z tym załatwianiem i tak dalej. Pewnie trzeba go będzie troszeczkę czyścić. Oczywiście będę go przyzwyczaiła do mycia, ale też za każdym razem zapewne go nie będę myła, jak się ubrudzi, więc takie chusteczki mogą się sprawdzić. Słyszałam, że przy szczeniakach jest to fajna rzecz. I tutaj jeszcze jedne mam z Zooplusa. One wyglądają mega prestiżowo. Zobaczcie. No i to jest po prostu no to samo, tylko inna firma, tak? Tak wstawiam. Nie wiem, czy one mają jakieś inne właściwości. O tym akurat bardzo dużo nie czytałam, bo poświęciłam czas na te takie ważniejsze rzeczy. Ale również są przeznaczone dla zwierzaków, więc tutaj krzywdy nie powinny żadnej zrobić. Ciekawa jestem, czy one też się nadają na przykład do przecierania, wiecie, pod oczkami i tak dalej, czy tylko jak się na przykład się posiusia. No zobaczymy. To też muszę się jeszcze wczytać, żeby też mu krzywdy jakieś nie zrobić, infekcji nie wprowadzić czy coś. Ale jeżeli tak, to fajnie. To też się przyda do różnych rzeczy. No tutaj sobie jeszcze do szuflady wzięłam od razu jakiś ręcznik papierowy, bo miałam w szufladzie innej, też po królikach, więc no to się na pewno przyda do wycierania chociażby podłogi. Mam tutaj jeszcze miseczki. Ogólnie jeśli chodzi o miseczki, no to ja chciałam zamówić, ale nie widziałam żadnych fajnych, nie chciałam też je zobaczyć na żywo i tak dalej. I stwierdziłam, że pójdę do Pepco. No i słuchajcie, byłam w Pepco i z moim chłopakiem tak patrzymy i Boże, były takie jedne mega urocze, takie misie, no nie? Że takie po prostu miska i ona miała tutaj jeszcze takie dwa uszka i... Kurde, miałam się już na nie zdecydować, ale tak mi coś nie grały, jak dwie obok siebie leżały. Niezbyt mi się to podobało, plus nie wchodziły w siebie, tak wiecie, że w ten sposób. I to jest dla mnie minus, jeżeli z miskami tak nie jest. Już po królikach się tego nauczyłam, że powinny być, kurde, miski, które po prostu jedno możemy włożyć w drugą na wyjazdy. Bo jeżeli one, no nie wchodzą w siebie, jest coś takiego, to zajmuje od razu dużo miejsca, wala się i tak dalej, mam wrażenie, że łatwiej się mogą potuć, więc po prostu stwierdziłam, że wezmę takie. To są zwykłe, słuchajcie, z Pepco, takie jakby do pieczenia różnych, nie wiem jak to powiedzieć, ale są takie, no co do piekarnika możemy włożyć po prostu i to jest normalnie na dziale ludzkim, nie że zwierzęcym. Chociaż i tak mnie mega kuszą tamte w Pepco, co Wam mówiłam i może i takie dokupię po prostu, żeby były dwie, na przykład dwie u mnie w pokoju, dwie na dole, tam w kuchni, gdzie no nasz drugi piesek też ma jedzenie. I w ogóle, żeby tam wiadomo było, ale na początek pewnie to wszystko będzie w pokoju u mnie. Ja je miałam właśnie przy królikach. One są dosyć tanie, jak na to, że są ceramiczne. Nie są bardzo ciężkie. Zobaczymy, czy będzie wywalał, czy nie, ale to nie jest królik, który bierze i rzuca miską, więc może będzie troszeczkę mniej dziczy, jeśli chodzi o to. Są ładne, schludne, również dosyć pojemne. Myślę, że dla takiego małego pieska będą idealne i no mówię, no coś takiego po prostu zdecydowałam się. I jeszcze mam taką miskę. Ogólnie, jeśli chodzi o podróże, to chciałam kupić docelowo takie jakby poidło, że w sensie no taka podróżna butelka, że wiecie, że naciskacie i przyciskiem i ta woda wylatuje, on może z tego pić. No ale już stwierdziłam, że to nie jest niezbędne, więc jak na razie utnę koszty i po prostu kupię to jakoś tam w przyszłości. I po prostu wzięłam jako taką podróżną tą miseczkę, którą już miałam dla królików i szczerze króliki z niej praktycznie nie korzystały, bo one po prostu w podróży się za bardzo stresowały, żeby pić. No a pies myślę, że może jest większa szansa, że będzie z niej korzystał. No też ładny kolor, taką uroczą kupowałam kiedyś w Tigerze. Dawno bardzo, ale z niej prawie nie korzystałam. No tutaj mam jeszcze drugi kocyk. No właśnie bez sensu trochę, ale no psuje może się przyda. Jeszcze mówię, z hodowli będzie miał, z hodowli będzie istotny, będzie miał zapach na tym kocyku, co dostanie, ale ten no też się pewnie przyda. Czy to do legowiska też szary, to będzie pasował. No gdziekolwiek, no myślę, że się przyda. Jeszcze z Pepco mam takie, wiecie, do woreczków na gówna i po prostu to przyczepiamy do smyczy i no mamy tutaj, no wiadomo, no taki pojemnik, wyciągamy sobie woreczki, jak chcemy posprzątać. Ja ogólnie w Pepco te niektóre rzeczy kupowałam, niektóre gdzieś tam i tak właśnie chodzi mi o to, że nie trzeba wszystkiego kupować na jakimś Zooplusie, gdzie wszystko jest przedrożałe, tylko tak selekcjonowałam, co mogę kupić gdzieś taniej, to kupowałam taniej. I niekoniecznie gorsze, bo wygląda to na spoko jakość i tu mają jedne woreczki, ale jeszcze również szybko dokupiłam właśnie paczkę tych innych woreczków, takie ładne kolory, o zobaczcie, tak wyglądają, spoko, mam nadzieję, że, o cholera, nie wiem, czy one są jakieś za duże, one mogą być za duże. Są większe niż te w tym.
No ale dobra, no może się uda. Tutaj jeszcze mam takie coś na przysmaczki, wiecie, jak się idzie na spacer z psem i się go trenuje, no to sobie to przypinamy i mamy tutaj przysmaki. Chodzi o to, że jak bierzemy torebkę z przysmakami, no to on szeleści i pies się może na ten dźwięk nauczyć, a tu chodzi o to, żeby to nie było z dźwiękiem. No i to nie kupowałam tego teraz, to było kupowane właśnie przy wyprawce chyba nawet dla psa, no, którego już mamy, Jolinki. Zresztą mogliście to widzieć i mama z tego już nie korzysta za bardzo, więc ja to po prostu wzięłam i pewnie będę z tego korzystała, zresztą ona ma jeszcze takie drugie, a zresztą możemy z tego razem korzystać, więc myślę, że to też będzie przydatne, zwłaszcza na początek, jak będzie, wiecie, wielki trening. Tutaj mam jeszcze takie dwie rzeczy, ja nie wiem, po prostu nie chciałam tego wyrzucać, to jest od królików. To jest taka mała jakby podgalarka, nie wiem jak to nazwać nawet. Do maszynką ciężko to nazwać, to jest zbyt gówniane. I nawet nie wiem, czy to nie jest jakieś zepsute już, ale może nie w sumie. Ja to przy królikach stosowałam czasem, żeby kołtun jakiś wygolić czy coś, no przy psie raczej wątpię, że będę sama to robić, tylko po prostu tym się zajmie groomer, ale no mam to i też mam obcineczki do pazurków i zobaczymy jak z tym będzie, bo one są akurat dosyć spoko, przy królikach mi się fajnie sprawdzały i przy psach podobnych się używa, więc może będą git, zostawiłam je i też oczywiście groomer to będzie pewnie robił, ale zawsze warto mieć w domu, tak mi się wydaje. Słuchajcie, zbliżamy się do końca, ale teraz tak, ważna rzecz, czyli jakieś szelki, smycz i obroże. Jeśli chodzi o małe pieski, no to ja wyczytałam i dużo właśnie osób tak też mówiło, że u nich raczej obroże na spacery nie. Niby łatwiej nauczyć chodzenia na smyczy, ale jest to większe ryzyko, że po prostu uszkodzi się ta tchawica, coś tam, coś tam. Bo po prostu one mają jakieś tam narażone tchawice bardziej, no coś takiego. Więc po prostu tutaj szelki. Lepiej szelki, które tak nie uciskają na tą szyję i w ogóle. No i pani z hodowli mi napisała, bo ja jeszcze się upewniałam oczywiście, że ona szelki da, które będą pasowały i po prostu w jakimś czasie, żeby je sobie wymienić na większe. I ja byłam, słuchajcie, też dogadana z taką dziewczyną, która robi sama takie na wymiar, wiecie, różne akcesoria dla psa. I ona miała mi to zrobić. Ona miała mi zrobić i tak szelki, które po prostu starczą na dłużej, będą z większą regulacją. Miała mi zrobić obruszkę i smycz. No ale zaczęła to robić i zobaczyła, że dla takiego małego psa o tak małych wymiarach, bo on tam ma szyjkę bodajże 14 cm obwód, no stwierdziła, że tego nie jest w stanie zrobić, że nie robiła dla tak małych, no i nie zrobi tego. No i to mi powiedziała w sumie wczoraj, czy tam przedwczoraj. I ja mówię, kurde, no to muszę przed wyjazdem jeszcze to ogarnąć, bo my wracamy z wyjazdu i dosłownie jedziemy po psa, więc wiecie, no trochę lipa. I stwierdziłam, że tak, no obroży i tak na spacery nie będę zakładać, więc będę bazowała na tych szelkach, co ta pani da, ale chcę mieć jakąś obrożę po to, żeby go przyzwyczajać, żeby on jako mały szczeniak wiedział, że coś ma tutaj na tej szyjce i po prostu nawet luźno, nawet nie, że musi go jakoś trzymać, że po prostu coś tam sobie miał. Więc postanowiłam, że poszukam w Pepco. No i nie znalazłam niestety malutkiej, były same wielkie, ale znalazłam taką, słuchajcie, kocią. No i zobaczcie, ona jest urocza, jest taką kokardeczką, jest z dzwonkiem i dzwonek od razu mówię, odczepiam go zaraz, bo to męczarnia, myślę, że dla psa, jakby mu coś ciągle tak dzwoniło. I jak patrzyłam, można nawet tą kokardkę wywalić, bo ta kokardka po prostu ogranicza regulację i wtedy można ją bardzo dobrze wyregulować. To jest takie małe główienko, nic specjalnego, ale właśnie o to mi chodzi, że po prostu coś takiego było, ale ja docelową i tak kupię. Po prostu pewnie niedługo. Zobaczymy, jak to się sprawdza, co się nie sprawdza, co warto kupić, jeszcze trochę poczytam. O kurde, żeby nie zepsuło od razu. I tak będzie. Nie jest jakaś malutka, ale wydaje mi się, że bez tragedii. No, będzie pewnie trochę za duża na niego na początku, ale no trudno, no właśnie mówię, chodzi o przyzwyczajenie, żeby coś miał, dzwoneczek wywalę, a z kokardką myślę, że będzie mógł mega uroczo wyglądać. No wyobraźcie sobie, przecież to będzie takie słodkie, tak wam pokazuję, żebyście widzieli, kurde, bo ja nie wiem, co jest z tym światłem. No i taka szara tutaj ma w razie czego też na smycz. No ale no mówię, raczej się nastawiamy na szelki, zobaczymy jeszcze, zobaczymy, bo ja też nie chcę mówić na 100%, zobaczymy jak to po prostu wyjdzie. No i mimo wszystko musiałam też kupić jakąś smycz, no bo nie mam, ale no niestety, chciałam właśnie, ta dziewczyna by mi zrobiła z małym karabinczykiem. To tu jest ogromny i nigdzie indziej nie mogłam znaleźć, a jutro jest święto, więc no wiecie, musiałam, po prostu byłam skazana. Ale może da radę, to też nie będzie taki, wiecie, najmniejszy pudel, jaki po prostu istnieje. Niestety, no mam nadzieję, że go nie przeważy ten karabinczyk, ale no słyszałam niestety na grupach, że tak bywa, że po prostu te karabinczyki za duże, no ciężko, ciężko, utrudniają mocno. No i również różowa, no była taka jedna w krateczkę ładna, ale niestety ktoś wyjął obrożę i była sama smycz. I ja w sumie nie wiem, po co wzięłam z tą obrożą, bo ta obroża jest wielka i tak się nie przyda pewnie. Może kiedyś, za jakiś czas, zostawię ją oczywiście, no ale jak i tak już kupowałam, no to stwierdziłam, że już kupię przynajmniej dwupak, no nie? I zaraz wam pokażę. Tak wygląda ten wzór.
jest taki delikatny, spoko, no nie jakieś może piękne, ale jest okej. Okay. Ja chcę wyjąć to i zobaczyć, jaka ta smycz, bo ona nie jest długa, ta smycz ma 120 cm. To jest mało, ale jako pierwsza i taka chwilowa smycz tak naprawdę, bo później kupię coś lepszego, no to myślę, że może być, no już trudno, wiadomo. Chodzi o to, żeby po prostu on się przyzwyczajał, że coś ma, że się uczy chodzenia i tak dalej. Oczywiście na początku też nie będzie wychodził na takie spacery, ale nawet po domu, żeby się uczył. W sumie nie jest taka ciężka tutaj, ten materiał jest w miarę okej. Okay. No ten karabinczyk jest niestety dosyć spory, ale jest leciutki, ej, w sumie jest gówniana jakość, to dzień, no to akurat dobrze, akurat w tym przypadku dobrze. No jest króci... Boże, co to jest? Przecież to jest tak krótkie, ja się będę chyba musiała schylać do tego psa, ale dobra, no na pierwsze spacery już tam niech będzie. Jolina też ma jakieś smycze, tylko że ona ma po prostu bardzo duże, grube i ciężkie te smycze i tego psa to by przeważyły. Jeszcze może też kupię kiedyś jakąś linkę treningową, no zobaczymy, ale no... Jak na taką po prostu, na szybko, żeby coś było, no to okej, okay, w sumie, no już trudno. Jeśli chodzi jeszcze o obruszkę, to ja chciałam kupić taką adresatkę. Tylko po pierwsze jeszcze nie jestem pewna co do imienia, na 100%. I nawet już tam imię to wywalone, no nie, bo mogłoby nie być imienia, ale już niech będzie to imię na tej adresatce. Czy w adresówce, nawet nie wiem jak to się mówi. Ale ważny jest numer telefonu. Adresu chyba nie, no bo to, no chociaż może też adres, nie wiem, ale numer telefonu jest najważniejszy. Chodzi mi o to, że no i tak ten pies będzie miał chipa. I tak będzie, wiadomo, pilnowany. Mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj ok. Ale różne są sytuacje i po prostu, no, w razie czego, to jest taka najprostsza metoda zabezpieczenia, żeby to było. Więc to też zamówię, ale pewnie z czasem i tak na początku nie będę go nigdzie spuszczała i w ogóle, wiadomo, to długi proces. Ale jednak mam też coś takiego, to Wam mówię na uwadze, że to kupię. I tutaj ostatnia chyba rzecz. To, słuchajcie, są do samochodu. Takie pasy, szelki, zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Ja na początku byłam przekonana, że kupię taki fotelik samochodowy dla psa, takie jakby legowisko, które jest przyczepiane zarówno do siedzenia, do fotelu i jeszcze ma takie miejsce, że nie można do niego przyczepić psa. I wtedy się zakłada szelki, pies jest przyczepiony do fotelika, a fotelik jest do naszego siedzenia w aucie. Ale jak ja zobaczyłam ceny tego, to tam z 250 zł minimum na to trzeba wydać, żeby to było spoko, a tak naprawdę tam nawet za 800 zł były. Więc stwierdziłam, że nie ma opcji, jak na razie tego nie kupuję po prostu. Wezmę coś, inną opcję, metodę zabezpieczenia. Mam też taki transporter zwykły, jak miałam dla królików, który no również spoko sprawdza, jest bezpieczny, ale stwierdziłam, że coś takiego też będzie fajne do socjalizacji, chociażby właśnie do nauki takich, no wiecie, no różnych bodźców. I nawet mogę brać to po prostu zwykłe legowisko i tego psa przypinać w ten sposób, zaraz Wam pokażę, czy cokolwiek innego podkładać na fotel, a nawet może i nic, wiecie, no czy kocyk, no żeby po prostu pies się czuł bezpiecznie. To jest rozmiar S i to są takie pasy samochodowe Strixi. To kosztowało niedużo, jakieś 20 coś złotych, więc bardzo tanio. Co prawda, jeśli chodzi o obwód klatki piersiowej, to jest od 30 do 60 cm. Ten pies ma chyba 20 coś. Na ten moment, on będzie jeszcze rósł, no nie? Ale na ten moment, bo ja się pytałam pani, więc to i tak będzie jak na razie na niego za duże, ale chodzi o przyzwyczajanie, no mniejszych też nie było. I teraz tak, tutaj mamy to, co wchodzi nam do tego, jak my się przypinamy w pas. I mam nadzieję, że wejdzie do mojego auta, bo jak nie, to się strasznie wkurzę. No, trzeba porównać oczywiście kształt, zobaczyć, czy to w ogóle będzie działało, bo to no czasem nie działa na niektóre modele, ale raczej powinien. Tutaj mamy to, co przypinamy do pieska. Czyli to wpinamy w pas, to do pieska, oczywiście do szelek. Można to skracać, można wydłużać, więc też fajnie. Jest to solidnie wykonane, to jest naprawdę w porównaniu do tych z Pepco, no to bardzo. I tu są te całe szelki, to są takie specjalne samochodowe, zwłaszcza jakie one mają tutaj gruby pas taki i to on jest bardzo mięciutki. Jest taki wypełniony taką poduszeczką jakby, więc on jest tak z przodu tutaj. I tutaj reszta. Ja myślę, że na pewno będzie na niego na początku za duże, ale no zobaczymy, no chociażby niech się przyzwyczaja do jazdy w ten sposób. Jest duża klamra, to wszystko jest widać, że jest po prostu ten środek ciężkości lepiej rozłożony, no żeby wiadomo przy jakimś gwałtownym hamowaniu, no psa też nie uszkodziło to, a ochroniło. Więc tak, coś takiego. Ja psa na pewno będę do samochodu od najmłodszych no, tygodni zabierała ze sobą, po to, żeby no, się socjalizował, żeby wiedział, że coś takiego jest okej, okay, żeby później się nie bał podróży i tak dalej. Nawet na jakieś krótkie, wiecie, do paczkomatu czy coś, chodzi o to. Co prawda ja go też będę odbierała, ale to no, wy już widzieliście w sumie wszystko, nie w 8 tygodni, tylko tam no... prawie 10 jak będzie miał, no ale no trudno, i tak to jest dobry czas na tą socjalizację. I to by było na tyle. A, jeszcze jedna rzecz, mam jeszcze ubranka, tylko że niestety one mi jeszcze nie doszły, bo zapomniałam o nich i je kupowałam na Shainie. Stwierdziłam, że kupię chyba dwa jakieś ubranka,
po prostu takie, żeby by miał też, żeby się przyzwyczajał, no bo w zimę to jest przydatna sprawa, to jest też w sumie słodkie, a jeżeli będzie od początku coś tam miał, no to nie będzie dla niego to nic dziwnego i złego i męczącego. A no mówię, no w zimę jest to przydatne po prostu bardzo. Oczywiście latem nie będę go męczyć takie rzeczy, no bo to jest wiadomo, że jest po prostu za gorąco. I zobaczymy, czy będzie dobry rozmiar i tak dalej, bo to na szejnie to różnie bywa, tak samo jak z ludzkimi ubraniami. Ale jeśli zrobimy tak, jeżeli te ubranka mi dojdą pojutrze, czyli jeszcze jak będę przed wyjazdem, to ja Wam je tutaj zaraz pokażę, wrzucę to po prostu do filmu. A jeżeli nie, to Wam pokazuję tutaj screeny, żebyście widzieli po prostu, co zamówiłam i tyle. No niestety, no nie wszystko mi doszło, ale i tak sporo rzeczy, więc jest spoko, a po prostu jak dojdą, to Wam je pokażę na jakimś tam vlogu, na jakimś filmie jeszcze do przodu, bo na pewno teraz duży będzie spam tym wszystkim, bo po prostu jestem mega zajarana i chcę mieć przede wszystkim ogromną pamiątkę, ale też właśnie, żebyście tak ze mną tą przygodę przeżywali. Więc ubranka, no i na pewno będę jeszcze te rzeczy, o których Wam mówiłam, ten fotelik, tą adresówkę, adresatkę do obroży i jeszcze tą butelkę do transportowania też będę chciała kupić. A no i smycz odpowiednią, szelki już takie docelowe po tych szczenięcych, co będziemy mieć z hodowli. No może właśnie obruszkę, no ale takie podstawowe rzeczy, mam nadzieję, że git, karmę, jeżeli będzie tanie ok, no to też będzie trzeba wiadomo zmienić. Ach, no zobaczymy jak to będzie przebiegało. Kolejny film, który zamierzam nagrać i wrzucić dla Was, w sumie to też tak na zapas, to będzie przygotowanie pokoju. Czyli te wszystkie rzeczy z wyprawki będę jakoś tutaj w tym pokoju ogarniać. Zobaczycie sobie, zresztą sami niedługo wyczekujcie. Ja to pewnie zrobię realnie jutro albo pojutrze, w najbliższych dniach. Wy to też zobaczycie pewnie z niedużym odstępem. Więc wyczekujcie, zapraszam Was do oglądania. No i tyle, i tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, to był długi film, ale no chciałam wszystko Wam pokazać i opisać też mój proces myślowy, jak to wybierałam. Czekam na Wasze rady, co dobrze, co niedobrze i tak dalej. Jestem bardzo otwarta i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!